Jest was tylu, że nie wiadomo na kogo popatrzeć. I wszystkim życzę dobrej trasy, dobrej drogi, no i bezpiecznego powrotu. Ja wam zazdroszczę, macie takie piękne maszyny i widzę, że kochacie je pewnie tak mocno jak swoje żony. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pani dyrektor, dzisiaj wielki dzień, pogoda jest. Uczestnicy chyba też dopisali, jak to ostatecznie wygląda. Ile osób się zapisało? Na chwilę obecną witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy ponad około 30 załóg. No liczymy jeszcze, że troszeczkę zostało. Cały czas biuro jeszcze działa. No marzyło mi się, tak jak mówiłam, 50. Czy dobijemy do 50? Ciężko stwierdzić, bo jest bardzo dużo imprez. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale i tak cieszy mnie bardzo, że tylu przyjechało z różnych krańców województwa, Polski, zagranicy, tak jak mówiłam. Także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. A tak na szybko, pani się już pewnie rozglądała, pani wie, jakie tu są motocykle. Na który warto szczególnie zwrócić uwagę? Każdy jest wyjątkowy, bo przekrój jest naprawdę lata 30, prawda, powspółczesne, które stoją obok mnie, ale jak sama nazwa wskazuje, jest to rajd motocykli zabytkowych, więc ja zachęcam do podziwiania i zwracania uwagi na te najstarsze, bo to są czasami naprawdę takie wyszukane gdzieś tam w stodole motocykle z lat 30, 40, 60, naprawdę są przeróżne. Co to za maszyna, co to za motocykl? Prosimy słów kilka. No skoro to jest rajd pułkownika Gwidolangera, no to chcieliśmy przypomnieć pułk, w którym służył pułkownik Gwidolanger, czyli Cieszyński Pułk Strzelców Podkalańskich. I mamy tutaj zachowany motocykl łącznika 4 Pułku Strzelców Podkalańskich z 1938 roku i właśnie sylwetkę właśnie strzelca w umundurowaniu do jazdy motocyklem jako łącznik. Ten motocykl jest oryginalny, pochodzi, tak jak mówiłem, 1938 roku i został odnaleziony 15 lat temu tutaj na ulicy Głębokiej w Cieszynie. Był wykorzystywany przed wojną właśnie w cieszyńskim pułku. Po 5 latach restauracji można go już tutaj w stanie takim oryginalnym oglądać. Skąd pan przyjechał? Dębowiec. Z Dębowca? Cieszyna, tak, dokładnie. Proszę nam opowiedzieć coś o tej swojej maszynie. Motocykl jest z 1956 roku, to jest BMW R35. Z ciekawostek, te motocykle są technologicznie niezmienne od 1936 roku. Niemiecki Wehrmacht takimi motocyklami jeździł w czasie II wojny światowej. To jest jak gdyby produkcja powojenna. Remont motocykla robiłem sam, udało się gdzieś tam zakupić. Posiadam motocykl od 2018 roku.